Jesteśmy już na wizji. Jestem razem z Marcinem Dominiakiem, terapeutą, bioenergoterapeutą, wspaniałym, cudownym człowiekiem, który chciał się czymś podzielić od siebie. Witam Państwa serdecznie, Was serdecznie. Słuchajcie, no to nie to, że my tak się tutaj głaskamy, my tak się po prostu lubimy, ale no bez przesady. Nie. O co nam chodzi? Słuchajcie, jesteśmy na takim zjeździe Zinzino Annual Event Oslo 2023 i teraz chcieliśmy Wam powiedzieć nasze doświadczenia z tego miejsca, z tego, gdzie my własne ograniczenia przerabiamy, przekuwamy na marzenia. I ten człowiek, ten gość po prostu w tej chyba niebieskiej koszulce i nawet z tym niebieskim czymś, tak, po prostu pokazał mi coś takiego fajnego. Słuchajcie, jest kilka tysięcy osób na sali i nagle on do każdego podchodzi. Czy to jest dr Paul Clayton, czy to są założyciele firmy, czy to są multimilionerzy, którzy również znajdują się na tym. W każdym oni mają piękne doświadczenia. I teraz na przykład pierwsza rzecz, której się nauczyłem, że jeżeli stajemy się bogaci, jeżeli dopuścimy do umysłu, że możemy być bogaci, to jesteśmy blessing, czy jesteśmy zbawieniem dla wszystkich, którzy są dookoła nas, bo możemy im pomóc, mamy ku temu narzędzie. Ale żeby to narzędzie stało się faktem, my najpierw musimy też mieć coś dla siebie. I to Karol właśnie pokazał mi, że można po prostu się do wszystkich iść, podpytać i to się po prostu dzieje. Jak ty to robisz? Jak ja to robię? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiecie co? Czasami to jest tak, że strach kieruje mną do działania, bo ja lubię pokonywać swoje bariery, lubię pokonywać strach. Jak widzę, że coś się nie da, to właśnie to chcę zrobić. A idąc do tych ludzi, tak naprawdę pytając się ich, jak oni osiągnęli też sukces, wy też możecie osiągnąć sukces, Marcin też może osiągnąć sukces, każdy to może zrobić. To są ludzie, którzy, że tak powiem, zęby zjedli na biznesie, na rozmowach, na spotkaniach, na porażkach, a też jestem leniwy i nie bardzo chcę mi się uczyć na moich własnych porażkach, wolę się nauczyć na czyich porażkach. Wolę się nauczyć, także najbardziej to jest rozwój, chęć rozwoju i strach. Strach wewnętrzny, który mnie motywuje, bo jak coś się zrobi, ja to mówię, stawianie twarzy swoim smokom, tym smokom na drodze życia, które boisz się, bo cię mogą pokonać, ale tak naprawdę się okazuje później, że ten, jak to się mówi, nie taki diabeł straszny, jak go malują, tak? Takie powiedzenie jest polskie. No i wtedy się od razu człowiek przekonuje, że to nie jest takie straszne, że każdy to może zrobić, każdy może sobie zapytać, każdy może... Tak. Ja przepraszam, bo ja pierwszy raz w życiu mam kamerę, to jest jakaś podobno wypasiona kamera, która tam jakoś dookoła nagrywa, nie wiem jak to się ogólnie odbywa, ale Karol mówi, że to tak to teraz robi. Się nagrywa na razie tylko tu. Aha, i potem jakoś tak będzie, można że dookoła, zrobić tak? Dookoła, tak. A, to zrobi, że będzie dookoła, możemy żeby bajer był. No właśnie, dookoła. Bo ja się, widzicie, ja się na przykład, moim ograniczeniem są techniczne rzeczy, ale już praca, widzicie, na mnie wymaga i teraz tutaj Karol jest od wszystkich nowinek technicznych i to jest właśnie takie fajne, że możemy się właśnie razem tego uczyć, dokładnie. Dzielić się z Wami naszymi ograniczeniami, bo każdy z nas je sobie ma, a jak my publicznie o nich mówimy, to dajemy Wam też możliwość, żebyście każdy z Was inne swoje ograniczenia znalazł i żeby je przełamać. Każdy, słuchajcie, to ma, tylko tak naprawdę ważne jest to, że najpierw jest ta strefa tego komfortu, a potem się przechodzi, że to nie taki diabeł straszny, nie taki Marcin i Karol straszny, jak wyglądamy, nie? Dokładnie tak. A ja od Marcina też się bardzo wiele nauczyłem. Nauczyłem się od niego przede wszystkim pokory, jak fajnie rozmawiać z człowiekiem, jak przekazywać informacje. I Marcin też ma sobie taką energię miłości, po prostu nieograniczoną. Jakbyście Marcina poznali, to byście stwierdzili, że coś ma z głową nie tak, ale nie, to po prostu energia. Nikt nie mówi, że jest normalny. Ta energia, tak, nikt nie mówi, że Marcin jest normalny i niech taki zostanie. Dokładnie, no, Karol, dokładnie to, ale myśleliśmy, dziękuję bardzo, jeszcze chcieliśmy poruszyć jedną kwestię doskonałych, wspaniałych ludzi, którzy są wokół nas, między innymi dr Paul Clayton. I tutaj Karol chciał Wam pokazać właśnie, że wcale nie jest prawdą to, że ludzie na świecie żyją coraz dłużej, żyjemy coraz krócej i na to są oczywiście już tutaj dowody naukowe i te statystyki. Karol właśnie tutaj pokaże. Doktora Paula Claytona pozdrawiamy i uwielbiamy za to, że nie ma facet filtra żadnego, tak. Ponieważ mówi rzeczy takie, jakie są, ale nie takie, jak my chcemy usłyszeć. No jeden z takich slajdów, nie wiem, czy go widać, ta gruba, fioletowa wstążka, która schodzi w dół, okazuje się, że life expectancy, czyli przeżywalność ludzi... Długość życia się długość, mówi po polsku. Dobrze, przeżywalność. Wiadomo, o co no, chodzi. No widzicie, proszę bardzo, i od technicznych Marcin, od merytorycznych. I przeżywa długość życia. To coś fioletowe. To coś fioletowe spada i to spada dramatycznie. To jest wykres od 1950 roku. Czekaj, ja im pokażę. O, widzicie to tu i to co idzie tu i w dół tak leci. To znaczy, że ludki za dużą wodą coraz krócej żyją. I ciekawe dlaczego, nie? Ale no znowu
Słuchajcie, czy to jest proces nieodwracalny? Jest właśnie odwracalny i można zatrzymać, bo zobaczcie, dla porównania, zieloną wstążeczkę. Japonia. Długość życia, nieprzeżywalność, długość życia ludzi wzrasta. Life expectancy wzrosło od 1950 roku. Czyli można. Czyli można. Pokażę wam takie zdjęcie, bo tej informacji było bardzo dużo. Dlaczego rzeczy nam się takie dzieją, że tak powiem, w życiu. O, zdjęcie nie jest fajne, ale pokażę wam dlaczego 95% ludzi na świecie, 95% chorób, schorzeń na świecie jest spowodowana właśnie przez to. I że tak powiem, z takim bez filtra, tak jak dr Paul Clayton mówi, żremy rzeczy, których nie powinniśmy. Natomiast firmy, które też są tutaj na zdjęciu, z tyłu możecie je zobaczyć. Takie duże korporacje, wiecie. Te napoje takie gazowane z literką C i gorący tak dalej. Pies i te sprawy. Tak, gorący pies, tak. Serwują nam rzeczy, które niestety dla nas nie są przeznaczone. Serwują nam rzeczy, które niestety nie powinny się znaleźć na naszym talerzu i w naszym organizmie, ponieważ nasz organizm ich nie rozpoznaje, nie wie co to jest. Dokładnie i powiem wam jeszcze coś takiego, to co tutaj mówimy, bo ludzie mówią, o suplementy, no tak, kiedyś to było tak, ja zawsze powtarzam to, że krowa jadła trawę, teraz krowa nie je trawy, bo nawet często jej w życiu swoim nawet nie widzi, tam była ta omega 3 i ona sobie jadła, chodzi o te przeciwzapalne, tutaj mówimy o umieraniu na przewlekłe, czyli chroniczne stany zapalne, które powodują w swojej konsekwencji różne jednostki chorobowe i to jest ponad 80% chorób, na co ludzie umierają, więc mówimy o bardzo szerokiej grupie docelowej, która niestety nie chcemy, żeby taka była, ale taka jest. Więc tutaj mamy na to lekarstwo właśnie te polifenole i farmakonutrition, czyli nowy rodzaj odżywiania oparty o komórkę. O, i tutaj tak to wygląda, to jest tak z prezentacji doktora Paula Claytona. Jak widzicie, dieta industrialna, czyli dieta, która tak naprawdę powoduje chroniczne stany zapalne, dysbiozę w naszym organizmie i type B malnutrition, czyli niedożywienie typu B. Tak, czyli mamy taki... Wszystko się przekręciło do góry nogami, czyli mamy dużo energii w jedzeniu, natomiast wartość odżywcza jest bardzo niska, ale mamy na to rozwiązanie, ponieważ chroniczne, i to mamy już dowody naukowe, chroniczne stany zapalne możemy zlikwidować dzięki balans olejowi. Dysbiozę możemy zlikwidować dzięki X-Tendowi. No i type B malnutrition, czyli dożywić naszą florę bakteryjną w jelitach, Zinobiotik. Natomiast Jeszcze coś brakuje. Brakuje największa pandemia, która obecnie istnieje na świecie, to jest cukrzyca typu drugiego, którą mają już nawet dzieci, które się rodzą. I to jest w ogóle totalnie nienormalne. Niestety, jeżeli coś cały czas pędzi do przodu i się nie zatrzymuje, no to się tylko rozwija. I to się nazywa glycemic mismatch, czyli nie... Marcin, jakby to powiedzieć? Nietolerancja. Po prostu zaburzony cukier w organizmie. No tu jest znak zapytania. No, często to widać, dużo osób ma, jak mamy krzywą glukozową czy insulinową, to potem to wychodzi. Nie wchodząc w jakieś medyczne szczegóły, chcieliśmy wam tylko powiedzieć, że problemy, o których tutaj mówimy, mają swoje rozwiązanie, a dotyczą ponad, ja powiedziałem na początku 80%, jeszcze spokojnie mogę powiedzieć ponad 90% ludzi na tej ziemi, ale zwłaszcza naszych dzieci, bo słuchajcie, my tutaj jest tego, ale odrośnie, bo zaszczepiłem nowe, żeby rosło. I Karol nie ma tego problemu. Natomiast chodzi o to, że my się możemy już tylko unowocześniać, bo my już stare dziadki są, ale jak są młodzi, to chodzi o to, żeby młode dzieci, żeby nowe pokolenie to miało i chyba o to jest tu walka. Dokładnie. Moi drodzy, dziękujemy bardzo za uwagę. Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Karol. Marcin. Pozdrawiamy serdecznie z Ostrowa.